W sprawach bieżących mamy kilka spraw. Stasiu, będę przynosił świnkę i naprawdę to widzę, że jak na Radzie Miasta porządkuje sprawy, także na spotkanie nie jest. Szanowni Państwo, po pierwsze konsultacje z mieszkańcami w sprawie propozycji zmian ordynacji wyborczej. W wyborach do Rad Dzielnic Miasta Krakowa. Tutaj przypominam, że od 24 stycznia przez 30 dni ułożona została do konsultacji z mieszkańcami propozycja zmiany ordynacji wyborczej w wyborach do Rad Dzielnic Miasta Krakowa stanowiąca załącznik do uchwały Rady Miasta 19 grudnia. W związku z zapisami stosownych paragrafów powyższej uchwały Rady Dzielnic podejmą uchwały opiniujące projekt nowej ordynacji wyborczej wraz ze wskazaniem ewentualnych postulatów jego zmian. Wyznacza się dzień 28 lutego 2013 jako nieprzekraczalny termin podjęcia przez Rady Dzielnic uchwał, w których mowa w ustępie pierwszym. Zwracam się do Państwa z prośbą o podjęcie stosownych uchwał we wskazanym terminie. Nie podjęcie przez daną dzielnicę uchwały, podjęcie jej po wyznaczonym terminie oznaczać będzie brak zajęcia stanowiska przez daną Radę Dzielnicy w kwestii zmian do ordynacji wyborczej. Też trzeba zaznaczyć, i tutaj chcę to podkreślić, że wyniki konsultacji mają charakter konsultacji. Zmiany statutu wymagają przeprowadzenia obligatoryjnych konsultacji z mieszkańcami. Mając na względzie obszerny zakres proponowanych zmian, zasady przeprowadzenia wstępnych, mających charakter opiniodawczy konsultacji na etapie propozycji zmian ordynacji wyborczej w wyborach do dzielnic. Uwagi zostaną ewentualnie uwzględnione przy finalnej sprawie, przy finalnym uchwale. Szanowni Państwo, kolejna sprawa, mieliśmy sprawę płaść podatki w Krakowie, o tym mówiliśmy, o nagrodach. Dzielnica, z tego co pamiętam, 13. Czyli pan przewodniczący cash. No też nie cash, ale tak. Znaczy nie, no zgodnie z ustaleniami, które zawarliśmy przy uchwalaniu budżetu, po dzisiejszym spotkaniu wystosujemy do prezydenta informację, że na podstawie realizacji konkursu z roku 2012 100 tysięcy dla 13, 50 tysięcy dla czwórki i 25 tysięcy dla Bronowic. Jednocześnie wstępnie Państwa poinformuję na temat nowej akcji, która będzie dotycząca tej akcji płaść podatki w Krakowie. Ta akcja zacznie się w drugiej połowie marca. Będzie miała trochę inny wymiar. Znaczy, po pierwsze o wiele większy, bo udało nam się, biorąc pod uwagę, że poprzednia akcja kosztowała 16 tysięcy, no znaleźć trochę więcej pieniędzy na to. Będzie się odbywała w miesiącu marcu, ale w szczególności w kwietniu. Będzie bardzo widoczna. Będzie w sensie i ilości, i nośników, i elektroniki, i internetu i tak dalej, mocno widoczna. Będzie powtórzona trochę w innym wymiarze w miesiącu październiku. Wydaje się, że no z doświadczeń, które nam przekazano, to są dwa momenty, czy dwa okresy, w których najczęściej wykonywane są decyzje w sprawie zapisu, znaczy zmiany lokalizacji płacenia podatku. Jednocześnie będą przeprowadzane takie akcje, które też Wam trochę być może pomogą, mianowicie już po opiniach prawnych wiemy, że możemy na przykład zwrócić się z akcją kierowaną, nie listowną, ale na przykład internet, ale listowną także, do właścicieli nieruchomości, których nie są zameldowane osoby. No bo mamy dane właścicieli nieruchomości, mamy dane zameldowanych osób, mamy kilkadziesiąt tysięcy osób, co do których jesteśmy pewni, że tak powiem, no nie zostały zameldowane, choć są pomieszkują. No, pomieszkują. Ale już nie będziemy tu mówić. Ale to nie będzie meldunek, nie rozmawiam. No to jeszcze trochę czasu mamy. Też powiem Państwu, że znaczy wydaje się, że takie ukierunkowanie akcji, szczególnie w tym drugim okresie, też nam powoli lepiej dotrzeć do tego. Natomiast też przemyślimy po tej akcji tegorocznej, 2013 roku, aby w 2014 roku to zmodyfikować. I tu też liczymy na Państwa uwagę, znaczy modyfikacja ma polegać na tym, że zrobimy z akcji, w zależności od wyników, ale będziemy raczej szli w kierunku działań lojalnościowych. To znaczy nie tyle forsowali, że tak powiem, samą kwestię płacenia podatku, ile kwestię opłacalności płacenia podatku i kwestię takiego jakby no, wiązania, tak jak to jest przy kartach czasami, przy lojalności firmach, prawda? To nam wskazują osoby, które pomogły nam, a zgłosiło się kilka organizacji pozarządowych, które zaczęły nas pomagać doświadczeniem w tym zakresie i myślę, że to przyniesie rezultaty. Poprzednia akcja przyniosła około 11 milionów rezultat. Mamy nadzieję, że tegoroczna akcja przyniesie w przyszłym roku
że tak powiem, czy w tym roku, gdzieś tam w październiku, podobny rezultat. Też powiem Państwu, że z danych, które przy okazji uchwały śmieciowej uzyskaliśmy, gdyby policzyć, i to też jest wskaźnik, jaka jest rezerwa. W Krakowie teoretycznie zameldowanych jest 760 tysięcy osób, w tym około 500 tysięcy podatników, Gdyby policzyć zużycie wody, w normie 5,4 metra sześciennego, a w większości zużycie jest mniejsze, bo już są różne urządzenia i tak dalej, to jest ta norma standardowa, to Kraków zamieszkuje prawie 1 200 000 ludzi. Więc rezerwa jest nie te 150 tysięcy, tylko na to. Stąd też jest taki pomysł, żeby jako główne przeznaczenie środków z PIT-u ładować sprawy do likwidacji zanieczyszczenia z Krakowa, bo to dotyczy wszystkich i wygląda na to, z badań, które żeśmy przeprowadzili, wygląda na to, że jest najbardziej oczekiwanym i najbardziej, że tak powiem, preferowanym działaniem samorządu. Ja też powiem Państwu, to też wczoraj, jak wiecie, była dyskusja, albo raczej nie było dyskusji na temat zamykania szkół. W krakowskich szkołach samorządowych około 15% dzieci, to są dzieci osób, które nie są z Krakowa. I dopłacamy do nich około 70 milionów. Bo jakby dopłacamy w sumie około 400 milionów, ale te 70 milionów to jest do tych dzieci, które, za którymi widzicie, to te powiedzmy reszta, 300 milionów, to są, my dopłacamy z naszego budżetu do subwencji, którą dostajemy ze Skarbu Państwa. Do tych 15% dostajemy tylko subwencje, więc my jako Kraków finansujemy te osoby. Na szczęście albo nieszczęście, podobno te 15%, chociaż to jest oczywiście bardziej intuicyjne, to są ci lepsi uczniowie, więc ich wyprawa w Krakowie byłaby ostatnia. Wszystkie dzieci są nasze. I przedostatnia sprawa, też poinformuję Państwa w ważnej sprawie, ona może nie o wszystkich jest, ale Państwo wiecie, że kiedyś w pakiecie tych spraw mieszkaniowych została wprowadzone nowe zasady sprzedaży mieszkań. Myśmy to korygowali i tak dalej. Jedną z ważnych zmian było to, iż nie można dokonać sprzedaży lokalu komunalnego osobie, która posiada lokal mieszkalny, czy mogący być wykorzystywany na cele mieszkaniowe. Albo w Krakowie, albo w gminie ościennej, tak. I półtorej tygodnia temu ten zapis został zakwestionowany w Naczelnym Sądzie Administracyjnym. Przy czym nie tyle zostało zakwestionowane niemożność takiej blokady. Znaczy, zostały zakwestionowane trzy kwestie. Po pierwsze, że każdemu należy sprzedawać, ale nie każdy w tej samej cenie. Czyli nie ta bonifikata, tak. Co my de facto robimy, ale w sposób intuicyjny. Po drugie, że zapisy muszą być bardziej szczegółowe, ponieważ zapis ościenna gmina to inaczej sformułowany, ale jest niekonkretny, ale jest niekonkretny. No i po trzecie, zapis, ponieważ tam jest wprowadzona tak zwana droga specjalna, że jeżeli ktoś się z tym nie zgadza, w trybie wyjątkowym mógł się zwrócić. Więc de facto z roku wynika, że ten tryb wyjątkowy będzie trybem standardowym, ale który będzie miał narzuconą zasadę. I prawdopodobnie do wakacji w stosunku do tych osób zmodyfikujemy uchwałę. Także jeżeli Państwo będziecie mieli u siebie w dzielnicach skargi, tego nie jest dużo, ale powiedzmy w skali miasta to jest miesięcznie około 20-30 spraw, więc być może dotknie każdą dzielnicę, to w ten sposób zawiadamiajcie, że na razie miasto wstrzymuje się ze sprzedażą mieszkań w stosunku do mieszkańców, którzy mają w Krakowie albo w innych miejscach lokal mieszkalny. Czeka na uzasadnienie wyroku, po tym uzasadnieniu zmodyfikuje uchwałę. Jakbyście wiedzieli, bo być może dla Was to jeszcze nie, no to jest ostatnia rzecz, no powiedzmy sprzed tygodnia, ale warto, żebyście wiedzieli. No to tyle z mojej strony. Jeszcze ostatnia, przedostatnia rzecz, bo rozumiem, że jeszcze sprawy. Gdzie i kto nas zaprosi następnym razem? Kiedy to jeszcze zobaczymy, ale ja sobie pisałem, gdzie byliśmy. Nie na trójkę, już było, ale tak. Byliśmy w trójce, czwórce, byliśmy w dziewiątce, byliśmy w czternastce, byliśmy w urzędzie i byliśmy w dwójce. No jesteśmy w dwójce. Zapraszamy do 15. Nie, do 16 też. Proszę zapisać, że byliśmy również w 13. A czy na tarach? Oczywiście. Ja wiem, że to mała sala była. Nie, sala była plus mój, bo rzeczywiście. Czyli co, 15, a potem 16. Dobra. Czyli słuchajcie, następne będzie 15, potem 16. Tematykę ustalimy obiegowo, chyba że od razu są jakieś sprawy, które Państwo. Bez samochodu. Proszę? Bez samochodu. Sprawy, tak?
Tylko wszystko jest nagrywane. Ale... Dobra, szanowni Państwo, to tyle, czyli ustaliśmy, że 15, potem 16, czy idziemy w stronę buty. Z mojej strony na razie tyle, 6, bardzo proszę. 7. Ja chciałem złożyć Państwu przewodniczący, przynajmniej mam nadzieję w imieniu części przewodniczących, którzy byli na spotkaniu w Zikicie, prośba o pilne spotkanie, poza spotkaniami, które odbywamy w tej formule, poza, może być protokołowany z panem skarbnikiem. Widzimy takie spotkanie nie później niż w połowie lutego. Wszystkie dzielnice, jak tu słyszą, wszyscy to przekazać, przygotują wykazy, ile mamy po stronie inwestycji, ile po stronie bieżących i chcemy usłyszeć od pana skarbnika, że jak podejmiemy w lutym, najpóźniej w marcu uchwały, przesunie nam z inwestycji w Zikicie na bieżące zgodnie z ustaleniem 35-65%. Znaczy ja oczywiście takie coś zorganizuję, ale ponieważ za tydzień o tej porze będę daleko stąd, stąd będzie to robić moja zastępczyni pani Małgorzata Jan. Też będzie nam bardzo miło. Tak myślę. Ale to oczywiście musimy przygotować. Więc to. Szanowni Państwo, czy jeszcze są jakieś? Pan Finowski i nie wiem, pan Nazimek. Tak, ale najpierw pan Finowski. Proszę. Ja bym chciał do akcji związanej z PIT-em jako zakładem podatki, bo tutaj tak, 2 lata temu podjęłem taką inicjatywę współpracowaliśmy z 5 dzielnicami w akcji oddaj swój PIT w razie dzielnicy i w zeszłym tygodniu no, tak samo z siebie wyszło, że dostałem telefon od szanownych panów naczelników Szkarku się w mieście i Kraków Wyborcza, pana Kołeba Emila i bardzo chętnie będą, bardzo chcą nawet nawiązać tą współpracę ponownie w tym roku. No i bardzo zapraszam i dzielnicę Krzyżyny i Pomorze, Zabierzyniec i tą trzecią drogę też będzie. I ja bym miał też taki pomysł na działania trochę z akcją Kaczyńskiego. No, to jest może się dołączyć, podatników do tego, Znaczy jakby to były zaprzy, to tak, ale nie, ale oczywiście poważnie będzie dołączyć. Dziękuję. Dziesiątka, tak? No, sprawa jest drobna, ale dość pokutliwa. Otrzymaliśmy pismo z biura skarbnika, wszystkie rady dzielnicy otrzymały takie pismo mówiące, że wszelakie umowy na obsługę rad dzielnic będą zawierane tylko do końca listopada. Powstaje pytanie, w jaki sposób mają być opłacone usługi na przykład na prowadzenie strony internetowej w grudniu bieżącego roku, za prowadzenie czasopisma dzielnicowego dziennikarzowi, za sprzątanie siedziby rady pani sprzątającej i ochronę obiektu. Wszelakie usługi. Pytanie, czy rozwiązaniem jest przenoszenie do WPF-u, na przykład 100 zł za komportaż gazetki w grudniu? Czy dzisiaj mam jedną wiedzę? Ja tylko sygnalizuję problem, może ktoś już myślał o rozwiązanie, ale na dziś my stoimy przed pytaniem, czy podjąć stosowną uchwałę, czy też nie. No trzeba jakoś to zrobić. Co z tym dalej? Dobra, dziękuję. Czy są jeszcze jakieś sprawy różne, które należało podjąć? Szanowni Państwo, w takim razie dziękuję bardzo. Dziękuję gospodarzom, dziękuję Państwu wszystkim. I do zobaczenia prawdopodobnie pod koniec marca, natomiast lutem, no to już nie ze mną, ale w sprawie tej. A nawet się cieszę, bo wiesz, nie chciałbym ciążać.